Dzień dobry moi kochani, dzisiaj witam się z wami wieczorem z łazienki w pełnym makijażu i dzisiaj pokażę wam moją wieczorną rutynę, ale będzie to rutyna dla opornych, dla osób, które nie lubią dużo czasu poświęcać na pielęgnację, na zmywanie makijażu. Pokażę wam, jak to ekspresowo zrobić, jakich produktów użyję. Także zapraszam, mam nadzieję, że ten film będzie dla was przydatny. Zaczynam od zdjęcia rzęs. Dzisiaj dużo nagrywałam, więc mam pełen makijaż z rzęsami i tutaj z cieniami. Wszystko jest wodoodporne. No i zmywam pierwszą warstwę olejkiem. Zawsze musicie to zrobić, ponieważ olejek rozpuszcza idealnie takie wodoodporne produkty. Rozpuszcza puder, podkład. No i wmasowuję sobie tutaj opuszkami palców to w twarz. Olejek jest bardzo fajny, naturalny, o zapachu cytrynowym. Jest to marka BioUp. I ten olejek używam już około 2 miesięcy, jest mega wydajny do właśnie takich ciężkich, wodoodpornych makijaży. Świetnie się sprawdza. No i jak widzicie, rozpuścił już mi praktycznie cały cień, cały tusz. No i zmywam sobie go wodą. Kolejny krok to jest użycie mojej ulubionej ostatnio pianki Eveline. Jest to pianka kokosowa. Ja uwielbiam w ogóle kokos w produktach różnych. No ja po prostu uwielbiam ten zapach. Jest to pianka do cery wrażliwej, także też super oczyści wam twarz, nie podrażniając jej. Razem z moją ulubioną pianką użyję mojej ulubionej ostatnio szczoteczki do twarzy Foreolu na Mini 3, który jest nieodłącznym elementem ostatnio mojej ekspresowej pielęgnacji. Dzięki tej szczoteczce w 60 sekund wykonam sobie profesjonalny zabieg oczyszczania twarzy, peelingu i masażu dzięki pulsacjom T-Sonic. Naprawdę jest to dla mnie wybawienie, bo w 60 sekund moja twarz wygląda rewelacyjnie, jest pięknie wygładzona, oczyszczona i to tak naprawdę w 60 sekund. Oczywiście szczoteczka działa z aplikacją, dzięki której szczoteczka dobierze rodzaj pulsacji do typu waszej cery. Ja mam cerę mieszaną i te pulsacje są naprawdę delikatne, włoski są bardzo przyjemne. Słuchajcie, ten zabieg w połączeniu z pianką, z ulubionym waszym żelem jest naprawdę mega przyjemny i przede wszystkim szybki. Ja nie muszę sobie tutaj używać osobno żelu, osobno takiego peelingu, wiecie, mechanicznego. Za jednym zamachem po prostu mam wypilingowaną, gładką cerę. Linka do tej szczoteczki zostawiam wam w opisie filmu. Kolejnym krokiem jest oczywiście wykonanie maseczki. Ja zawsze robiłam maseczki w płachcie, z którymi trzeba było niestety 15-20 minut chodzić i czekać, aż one się wchłoną. Zabieg nawilżenia maseczką Boreo UFO 2 również będzie trwał tylko 60 sekund. Jest to urządzenie, które również działa z aplikacją. Zobaczcie, tutaj wybieramy sobie swoją ulubioną maseczkę. Urządzenie dobiera program, dobiera pulsacje, 8 świateł LED. Wykonujemy tutaj dzięki tym urządzeniom krioterapię, termoterapię. Dzięki właśnie światłom i ciepłu oraz pulsacjom ta maseczka idealnie w 60 sekund wchłania się w naszą skórę. Ja tutaj wybrałam sobie maseczkę Call It A Night. Jest to maseczka nocna. Zobaczcie tutaj światło czerwone, które uspokaja skórę po całym dniu, nawilża. No i koi. I naprawdę jest to świetny zabieg. Działa również termoterapia, ciepło i ta esencja z maseczki wchłania się w 60 sekund. Także zobaczcie, przed chwilą zrobiłam sobie oczyszczanie 60-sekundowe, teraz maseczkę 60 sekund. Naprawdę jest to... to są dwaj moi ulubieni kompanii, jeśli chodzi o pielęgnację, ponieważ twarz jest przepięknie wypilingowana, nawilżona. Nic nie potrzeba mi więcej. Na koniec nakładam ostatnio mój ulubiony krem. Jest to seria Eveline Rich Coconut. Ta sama co pianka. Ten krem jest świetny, bo szybko się wchłania, nawilża, przepięknie pachnie i usuwa ze skóry takie podrażnienia. To samo z kremem pod oczy. Również ta sama seria. Dzięki tutaj składnikom nawilżającym przepięknie pielęgnuje wrażliwą skórę pod oczami, wklepuje sobie opuszkami palców i słuchajcie, jestem gotowa na noc. Jak widzicie, moja pielęgnacja zajęła praktycznie 4 minuty.
bardzo szybko, a twarz mam oczyszczoną, przepięknie wypielęgnowaną. Polecam Wam serdecznie. Linki do wszystkich produktów, o których mówiłam, zostawiam Wam na dole w opisie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Buziaki, dobranoc, pa, pa.